Służba utrzymania zajmuje się odśnieżaniem i odladzaniem pasów startowych, dróg kołowania i płyt postojowych lotniska. W każdy śnieżny dzień walczą o to, żeby samoloty z setkami pasażerów na pokładzie mogły bezpiecznie lądować i startować. Sokolnik, schowaj ptaszka, będzie lądowanie. Na ich zmianie lotnisko nigdy nie zostało zamknięte. Dziś przed zespołem nie lada wyzwanie. Nocna zmiana z zapowiedzią mocnych opadów śniegu. 19 na zegarze się zbliża. Czas przejąć zmianę. Przejmę zmianę od Sławka. Przekażę mi, co jest do zrobienia. No, zapowiada się, że może być gorąco, bo miasto całe stoi. Na mieście ślisko, lodowisko, więc zobaczymy. Ciemandero? Jak tam? Ogarnięte? Ciężko było, ale ogarnięte. Prawie burza śnieżna przeszła przez Ukęcie. Zresztą podobnie jak w mieście, co słyszeliśmy z naszych rozmów telefonicznych i innych źródeł informacji. No, u nas kotłowało prawie tak jak w czasie śnieżnej burzy. Ty czekaj, ja zobaczę, co tutaj prognozy nam pokazują. Uła. Ty, on to zaraz ma zacząć padać. No nie no, pół godziny temu pokazywał licejnego, ja się tak nie bawię. My sobie wpoiliśmy, że lotnisko warszawskie ma być czynne, musi być czynne. I my stajemy na rzęsach przysłowiowych, żeby ono było czynne, tak? Walczymy do ostatniej chwili. Co tu się dzieje? Włączył się alarm Ice Alertu, systemu, który nas ostrzega o gołoledziach, o zamarzaniu. A, bo on tutaj ma troszkę za słabą dawkę chemii w tym miejscu, ale... No to się trzeba w takim razie szykować. Mała dawka chemii na pasie może oznaczać, że w przypadku pojawienia się opadów śniegu nie będzie się on od razu rozpuszczał. Gdy operatorzy będą sprawdzać swoje maszyny, Tomasz wyjeżdża na kontrolę płyty lotniska. Wyjeżdżamy teraz najpierw na pas startowy, bo zawsze objazd zaczynamy sobie od pasa startowego jednego, drugiego, a przy okazji drogi kołowania dla tego pasa. Bierze dobry wieczór, zima 3 się kłania, kontrolnie chciałbym trójkę zająć od progu 1.5. Zima 3 bierze. Zezwalam zająć trójkę od 1.5 do 1. Każde takie zwolnienie pasa, zajęcie musi być zgłoszone. Muszę potwierdzić, że opuściłem trójkę, jestem na 1, tak? No tak, tu będziemy musieli poszerzyć. Jak widać, śnieg nam dochodzi tu do tego miejsca, a nie powinien. Powinien za lampami być, a lampy mamy dużo dalej. Dyżurny zwolni. Masz zgodę do 1. Zima 3, oczywiście, że tak. Zgoda do 1, ale to jeszcze kawałek do tej 1. Potwierdzam, zima 3, no, z taką prędkością po prostu załoga no, może lekko się przestraszyć. Zezwalam w tym momencie ciąć 1 po trójce. Zezwalasz 1 po trójce, zima 3 wykonuje. Zbliżamy się już powoli do końca pasa. No już widzimy tutaj, że trzeba będzie doczyścić drogę kołowania, bo jest bielutka, czyli tutaj nic nie było. Na drogach kołowania to hamowanie jest dobre, tyle że jest trochę śniegu. Natomiast oczywiście go będziemy musieli zczyścić, bo trzeba czyścić, bo inaczej przymarznie. I wtedy, gdy przymarznie, to będziemy mieli nieciekawie. Zjedziemy teraz do garażu, ja przekażę operatorom, co mają do zrobienia. Przed Tomkiem i jego załogą jeszcze długa noc, bo wkrótce ma się pojawić śnieżyca.